Dzień dobry, nazywam się Stanisław Koczot. Rozmawiamy na międzynarodowych targach ochrony środowiska Polekosystem w Poznaniu. Naszym gościem jest pani Anna Król, wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Ruszył program Czyste Powietrze. 19 września ruszył już pełną parą. Nawet po tak krótkim czasie już możemy mówić o pewnych efektach tego programu, to znaczy o zainteresowaniu tym programem. Jak pani ocenia, jak duże jest to zainteresowanie? Tak, ruszył program 19 września. Natomiast zainteresowanie jest interesująco duże. Chciałabym powiedzieć, że przede wszystkim oprócz otwarcia, no, zaczęliśmy akcją ogólnopolską, informacyjno-edukacyjną. To jest bardzo istotne, ponieważ aby przystąpić do programu, trzeba znać skalę problemu, czyli chodzi o przede wszystkim podniesienie świadomości naszych przyszłych beneficjentów czy wnioskodawców o skali problemu, czyli skali zanieczyszczenia powietrza, smogu, który jest widoczny. Natomiast samo zanieczyszczenie i smog do tej pory, no, niekoniecznie określaliśmy, skąd on pochodzi. My w swoim przekazie mówimy o smogu, mówimy o wpływie na zdrowie pyłów nisko zawieszonych, pyłów takich jak benzoalfapirem, PM10, PM2,5 i innych związków, które się dostają do powietrza, zanieczyszczając go. Ta skala tej akcji informacyjno-promocyjnej, edukacyjnej, między innymi również podniosła zainteresowanie beneficjentów. Przeprowadziliśmy około 2,5 tysiąca spotkań, które liczyły od 100, ponad nawet 100, około 100 osób na takim spotkaniu. Tak więc przedstawiając problem zanieczyszczenia powietrza, smogu, przy tej okazji również przedstawiliśmy założenia programu, tak aby każdy mógł świadomie do niego przystąpić, no a przede wszystkim, żeby to było ze świadomością osiągnięcia pewnych celi. Program jest skierowany do osób fizycznych, właścicieli i współwłaścicieli budynków jednorodzinnych, właścicieli domów budynków jednorodzinnych, istniejących już oraz nowo budowanych. I te osoby, które są zainteresowane, mają bardzo szeroki wachlarz materiałów takich dydaktycznych, informacyjnych, które są zamieszczone na stronach wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Na stronach są tak zwane portale beneficjenta i zakładka Czyste Powietrze. Na dzień dzisiejszy wiemy, że już takich użytkowników, którzy wchodzą, oglądają tę stronę, jest około 300 tysięcy. Natomiast zarejestrowanych osób na portalu, czyli tych osób, które chcą złożyć wnioski, jest ponad 47 tysięcy. Złożonych wniosków natomiast mamy ponad, w całej Polsce, ponad 7,5 tysiąca. Największe zainteresowanie widzimy na Mazowszu oraz w województwie śląskim. Tak więc można powiedzieć, że kampania edukacyjno-informacyjna znacznie podniosła zainteresowanie. Natomiast w najbliższych dniach, w listopadzie również będzie przeprowadzona taka kampania medialna, która również, myślę, przyczyni się do szerokiej skali beneficjentów i jeszcze podniesie tą skalę informacyjną. No, program jest bardzo interesujący, bo on też wiąże się z bardzo konkretnymi korzyściami. Zainteresowanie jest oczywiście związane z coraz większą świadomością ekologiczną, ale również z konkretnymi korzyściami materialnymi wynikającymi z uczestnictwa w tym programie. To jest program, który dysponuje bardzo dużym funduszem. Jest wyznaczony na mniej więcej na 10 lat. Taka jest jego perspektywa. Jakie są korzyści, tak patrząc z punktu praktycznego dla ewentualnych beneficjentów tego programu? Czy
powiem o najważniejszej korzyści, jaka generalnie jest, czyli po raz pierwszy w Polsce realnie walczymy ze smogiem i ten cel osiągniemy. Korzyści zdrowotne dla mieszkańców Polski, rejonów, miast. To są korzyści, które przyniesie program. Natomiast drugim czynnikiem to jest fakt taka korzyść ekonomiczna, która będzie odczuwalna i jest odczuwalna dla każdego indywidualnego wnioskodawcy, dla każdej osoby, która przystąpi do programu. Podniesienie energetyczności, efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych jest jednym z naszych celi i poprzez ten cel beneficjenci będą mogli przystąpić do programu, zrobić tak zwaną termomodernizację pełną bądź termomodernizację częściową. Dotyczy to ocieplenia budynków jednorodzinnych, ocieplenia przegród zewnętrznych, przegród wewnętrznych, które oddzielają pomieszczenia ogrzewane i nieogrzewane, wymiany okien, wymiany drzwi. Chodzi o przede wszystkim ocieplenie, czyli wymiana starego źródła ciepła, tak zwanego kopciucha. Są to piece, które są niskosprawne, w których palimy węglem, niskiej jakości paliwem stałym, często no nawet i śmieciami, bo widzimy nieuzasadnione korzyści spalania śmieci, natomiast no w znaczny sposób to wpływa na zanieczyszczenie środowiska. Tak więc wymiana źródła ciepła na wysokosprawne, na paliwo, które będzie spełniało warunki techniczne i wyższe standardy, najwyższe standardy, które mamy ustalone, może powodować podwyższenie kosztów ogrzewania. I przystępując do termomodernizacji, czyli do ocieplenia budynków, te koszty zostaną pomniejszone, zniwelowane. To jest kompleksowość całego programu, o którym mówimy. Kompleksowością jest wymiana źródła ciepła oraz ocieplenie budynku poprzez termomodernizację. Czyli praktycznie dokonanie wszystkich działań, które pozwolą nie tylko na to, że powietrze będzie czystsze, ale również, że będziemy po prostu żyli w bardziej komfortowych i również zdrowszych domach. Oczywiście ciepły dom, o tym mówimy. Ciepły dom to właśnie ocieplenie, dogrzanie, no i poniesienie mniejszych kosztów. Było bardzo dużo programów, gdzie beneficjenci wpadali w takie koło, wymieniając źródło ciepła, na przykład instalując kocioł gazowy, ponosili wyższe koszty ogrzewania. No co powodowało, że tak naprawdę bardzo często również powracali do tych kotłów na paliwo stałe, na węgiel, obniżając sobie koszty. Nie osiągniemy tym celu, jakim jest właśnie zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska, zmniejszenie dwutlenku węgla. A takie mamy cele, które nałożono również Polsce, o czym ostatnio mówił również raport ONZ. Czytaliśmy informacja szeroko przedstawiana. To właśnie ta wymiana, ta nasza walka z sektorem bytowo-komunalnym, z którego wydobywa się największa ilość pyłów nisko zawieszonych, która wpływa na tak zwaną niską emisję i pośrednio również na smog, który obserwujemy. Są to cele, które osiągniemy i między innymi beneficjenci, my, nie tylko beneficjenci, wszyscy będziemy mogli się cieszyć właśnie czystym powietrzem. No, wiedzmy również o tym, że w Polsce umiera rocznie w związku z zanieczyszczeniem powietrza około 45 tysięcy osób. No nie ukrywajmy, to jest w Polsce średniej wielkości miasto rocznie. To jest bardzo dużo. Te ciężkie zanieczyszczenia powietrza wpływają, taki na przykład jak benzoalfapiren, wpływa i ma czynnik rakotwórczy. My o tym staramy się opowiadać, jeździmy, uczymy, prowadzimy szeroko akcje informacyjno-edukacyjne. I ten program jeszcze jedną rzecz, ma jeszcze jedną wartość, poza wartościami
ekonomicznymi, ekologicznymi, również estetyczne. Znaczy te, tak naprawdę polskie domy będą wyglądały inaczej, bo to jest termomodernizacja, czyli wymiana na przykład elewacji, ocieplenie, czyli również pewne, no pojawią się jednak pewne wartości estetyczne związane z tym programem. Ależ oczywiście, no wartość estetyczna tutaj jest bardzo duża. Mnóstwo budynków, 1/3 budynków jest wybudowana w czasach, w latach 60., 70., nawet większość przed 80. rokiem. Tak więc te budynki bardzo często wymagają nie tylko ocieplenia, ale również chociażby poprawy elewacji. To jest ta wartość estetyczna dodatkowa, ale mówimy o instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania czy centralnej, czy ciepłej wody użytkowej. Przy tym docieplenie ścian wewnętrznych, mówimy również, czyli w koszty kwalifikowane wchodzą również te prace okołoremontowe. I to jest bardzo istotne, gdyż ocieplając sobie ściany, czy ocieplając dach, czy stropodach, wchodzą w koszty kwalifikowalne wszystkie prace okołoremontowe, również i usługa, co jest bardzo istotne. Tak więc program jest bardzo szeroki, no i bynajmniej tymi dodatkowymi rzeczami zachęca do przystąpienia do programu. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani za wizytę w naszym studiu. Naszym gościem była pani Anna Król, wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie.